Koncert nosił tytuł Zimowe Impresje. Mimo aury, która zimowa nie jest, jednak kalendarzową zimę mamy. Wystąpiło około 10-12 uczniów z naszej szkoły w różnej rozpiętości wiekowej. Od tych początkowych lat nauki po studentkę Akademii Muzycznej w Katowicach. Grali na różnych instrumentach, były to skrzypce, flet, wiolonczele, fortepian. Dzieci i młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze pokazały kolejny raz, jakie talenty posiadają, a przede wszystkim była wspaniała, fantastyczna zabawa, w której udział brali, oprócz występujących, również nasi widzowie, albowiem publiczność, widownia w Galerii Karkonoskiej to są osoby, które są znane już od ponad 2 lat. No, bardzo ładnie młodzież grała i dzieci, bardzo ładnie, bardzo mi się podobało. Co koncert to poziom wyższy, tak? Tak jest, coraz bardziej widzę, że zaczyna się to potęgować, dzieci pracują, nauczyciele pracują i wyniki są. Bardzo się podobało, jesteśmy bardzo zadowolone, naprawdę, chociaż jesteśmy pierwszy raz oczywiście, ale jesteśmy zaskoczone mile, naprawdę i serdecznie. Cieszymy się, że kolejny czwartek będzie zorganizowany w miesiącu marcu i zapraszamy serdecznie nie tylko miłośników muzyki, ale wszystkich, którzy chcą mieć kontakt z kulturą, sztuką, aby zgłaszali się do Galerii Karkonoskiej, do Karkonoskiej Agencji Rozwoju i będziemy starali się organizować w naszych wnętrzach pokazy, wernisaże, wystawy, koncerty. Wszystko to, czego publiczność będzie oczekiwała. Ludzie mówią, że nie znamy łez. Laki z